Od pewnego czasu widmo niekontrolowanych podwyżek opłat za spalanie śmieci oraz ogromne problemy z ich odbiorem stwarzane przez spalarnie skłaniają ratusz do rozważenia budowy spalarni w Suwałkach. Relacjonowana przez nas dyskusja o podwyżce opłat pobieranych od mieszkańców miała drugi wątek, właśnie spalarnie. Jest koncepcja wybudowania takiego obiektu, ale są i istotne ku temu przeszkody. Podczas sesji mówił o nich zastępca prezydenta Łukasz Kurzyna. Zgadzam się z tym, co powiedział pan radny Czerwiecki, że jedynie doprowadzenie do tego, żeby w Suwałkach powstała spalarnia odpadów, da nam pewną perspektywę na przyszłość, że ceny odpadów będziemy mogli ustabilizować i jakby te opłaty dla mieszkańców nie będą rosły w tak dramatycznym stopniu. Bo tylko tak, tu jest jeden podstawowy problem. Zmieniły się w ostatnim czasie przepisy i sytuacja wygląda w ten sposób, że nie wystarczy mieć pieniądze, nie wiem, 100, 200, 300 milionów złotych na budowę takiej spalarni, to jest dzisiaj niewystarczające. Trzeba jeszcze znaleźć się na liście, która zostanie opublikowana przez ministra klimatu, takich instalacji właśnie, które będą w Polsce mogły powstać. Jeżeli ktoś się na takiej liście nie znajdzie, nie będzie mógł otrzymać decyzji środowiskowej, nie będzie mógł otrzymać pozwolenia na budowę, w konsekwencji nie będzie mógł wybudować spalarni. I dzisiaj mamy o tyle dobrą sytuację, że po iluś tam rozmowach mamy potencjalnie podmiot prywatny, który jest w stanie taką instalację współspalającą odpady komunalne wybudować. Będzie to prawdopodobnie instalacja, jeżeli się uda do tego doprowadzić, która będzie w części spalała odpady przemysłowe powstające w tym zakładzie, a w części właśnie odpady komunalne. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj czynimy zabiegi o to, żeby ta instalacja znalazła się na liście ministra klimatu. Ale mamy jedną wielką przewagę. Ten inwestor jest w stanie wyłożyć te 200 milionów złotych ze swoich środków jako firmy. Nie potrzebuje żadnej dotacji ani unijnej, ani z rządowej. I to jest wielka przewaga nad innymi samorządami i innymi inwestorami, bo takich podmiotów wiele w Polsce nie ma. Większość ogląda się, bo do nas też przyjeżdżały tutaj wycieczki różnych firm, które oferowały nam przystąpienie z nimi do kooperacji w celu budowy jakby takiej instalacji spalającej, czy w inny sposób termicznie przekształcającej odpady, bo to było i zgazowywanie tych odpadów, jak również pyroliza. Także rozwiązania proponowane były różne, ale jak pytaliśmy o źródło sfinansowania, to mówili tak, no to oczywiście samorząd powinien tutaj wyłożyć znaczne środki. Te znaczne środki to jest 10-20 milionów euro, bo takie kwoty padały. Oprócz tego no liczymy na fundusze unijne, że tutaj uda nam się pozyskać. Czyli to były takie inwestycje pisane trochę palcem na wodzie. Udało nam się, tak jak powiedziałem, znaleźć inwestora, który jest w stanie takie środki wyłożyć. Jest to bardzo duża firma działająca w Suwałkach, ale bez dopięcia tej drogi administracyjnej, bez zrobienia podstawowego kroku, jakim jest znalezieniem się właśnie na tej liście, która zostanie opublikowana rozporządzeniem ministra klimatu, nic dalej nie zrobimy. Dopiero jak na tą liście się znajdziemy, to zaczniemy rozmawiać z mieszkańcami, informować ich bardzo dokładnie, państwa radnych też jakby będziemy w ten temat głębiej wprowadzali, bo dzisiaj to nie mam o czym mówić de facto, bo jeżeli nie spełnimy warunku podstawowego, to tutaj nic jakby nie będzie mogło powstać. I to jest tak naprawdę jedyna, realna i w jakiś sposób przewidywalna przyszłość. Bo co się wydarzy w przyszłym roku, ja dzisiaj Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, zresztą mówiłem to również na komisjach wczoraj i też w tym materiale, nie pokazujemy jakiejś dalszej przyszłości, bo w gospodarce odpadami tak wiele się zmienia, że tego nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, jakie obostrzenia czy jakie wymogi zostaną opublikowane, nie wiem, za miesiąc, za dwa, czy za pół roku. Generalnie musimy jakby wszyscy mieć tego świadomość, że odpady będą kosztowały z każdym rokiem coraz więcej. Unia Europejska nakłada coraz wyższe wymogi na polski rząd. Dzisiaj można postawić pytanie, środowisko ważniejsze, to Unia pewnie postawi pytanie za kilka tygodni może, czy człowiek, czy zdrowie człowieka.
Bo dzisiaj możemy zastanawiać się, nie? My jako Europa narzuciliśmy sobie ten gorset środowiskowy tak mocny i te przepisy, które musimy aplikować tutaj w polski system prawa, zmuszają nas do takich działań, gdzie określono, mamy frakcję, podział, segregację, co można na środowisko, czego nie można, a może to będzie za miesiąc, dwa całkowicie inaczej postrzegane. Rząd wdraża unijne dyrektywy, śrubując wymagania dla samorządów. A te wymogi wiążą się z wydatkami, bo to, co mówił pan radny, również Bezdziecki, kwestia budowy sortowni. Tak, ona jest nam potrzebna. PGO ma nawet przygotowany projekt, stara się o pozyskanie tutaj środków. Niemniej trzeba mieć świadomość, że jeżeli taka dodatkowa sortownia powstanie, to z jednej strony będzie to inwestycja rzędu 20 paru 30 milionów złotych, która przełoży się znowu na koszty, bo amortyzację od tej instalacji trzeba będzie wliczyć w koszty funkcjonowania PGO i to znowu delikatnie podniesie jakby koszty całego systemu. Niemniej jednak to, co nas wszystkich czeka, to jest kwestia jakby segregacji i zwiększenia wymogów dotyczących tych segregacji u źródła w zabudowie wielolokalowej, bo dzisiaj tej segregacji, nie oszukujmy się, w zabudowie wielolokalowej nie ma i to też generuje jakby pewne koszty związane z tym całym systemem. Jeżeli miasto jako samorząd nie wywiąże się i nie osiągnie zakładanych w rozporządzeniu poziomów recyklingu, będziemy musieli zapłacić duże kary finansowe jako miasto. I to jest wspólny wysiłek i miasta, i zarządców wspólnot właśnie i te lokali mieszkań, budynków wielolokalowych. I taka jest rzeczywistość. Także nie można jakby mówić, że nagle się jakoś, że byliście państwo okłamywani. Nie, bo w zeszłym roku, jak na ten temat rozmawialiśmy, sytuacja była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Łukasz Kurzyna odarł ze złudzeń wszystkich. To, co my dzisiaj płacimy za zagospodarowanie jednej tony PRDF-u, czyli te 600, niecałe 40 zł netto, to i tak jest dobra cena, się okazuje, bo spalarnia białostocka od innych samorządów albo nie chce przyjmować, albo przyjmuje już po 900 z kawałkiem. Także to pokazuje, jaka jest perspektywa tego całego systemu. Koszty będą rosły. Jak sytuacja z odpadami będzie się rozwijać, zależy w ogromnej mierze od nas samych. Zwrócił na to uwagę radny Wojciech Pająk. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni goście, internauci, producenci opakowań plastikowych, wytwórcy śmieci. Proszę państwa, mówimy o tym wszystkim tak, jakby to nas nie dotyczyło. Mówimy, że inwestor to, że rząd tamto, a tak naprawdę to ja i każdy z państwa produkuje na co dzień śmieci i ma wpływ na cenę. Nawet jeśli to jest grosz dwa, mamy wpływ na cenę, bo po pierwsze, tak jak to już wybrzmiało, to czy my segregujemy te śmieci, ma wpływ na to, jaką cenę potem uzyskuje za nie PGO. Po drugie, czy my zwrócimy uwagę sąsiadowi, czy będziemy mieli tyle odwagi, żeby powiedzieć, że jeśli wyrzuca wszystko do jednego, to ma to wpływ na nasze rachunki. No niestety ta odwaga cywilna w tej chwili jest nam wszystkim potrzebna, moim zdaniem. I mamy też drugi sposób na to, żeby ograniczyć liczbę w ogóle śmieci. To znaczy zastanawiać się przy naszych wyborach konsumenckich, czy ta rzecz jest nam potrzebna, czy ta plastikowa zabawka za rok nie pójdzie do kosza, bo ona potem konkretnie kosztuje. Ceny idą w tę stronę, jak pan prezydent powiedział, że za kilogram tego pre-RDF-u, tak naprawdę ta zmielona zabawka to jest właśnie ten pre-RDF, kilogram będzie nas kosztował złotówkę. To warto o tym pamiętać, kiedy będziemy ją wyrzucać, tę lalkę Barbie czy cokolwiek do śmietnika. Jeśli potencjalna suwalska spalarnia pojawi się na liście ministra klimatu, jej ewentualne powstanie poprzedza szerokie konsultacje społeczne. To zatem nie prezydent i nie rada podejmie decyzję, a kluczowe znaczenie będzie miał wybór mieszkańców. Jak udało się nam ustalić, spalarnia, by znaleźć się na ministerialnej liście, będzie musiała spełnić bardzo wysokie wymagania środowiskowe. Nie może być zatem mowy o zatruwaniu powietrza. Największy koszt w przypadku spalarni to system filtracyjny.